Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołajkach na Mazurach. Dzisiaj poniedziałek, 13 dzień lipca. Fragmenty Bożego Słowa znajdujemy dzisiaj zapisane w księdze proroka Ozeasza w rozdziale 10 i w 4 rozdziale listu apostoła Pawła do Efezjan. Uprawcie nowy ugór, bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości, pisze prorok Ozeasz. Obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy, pisze apostoł Paweł do Efezjan. Jednym z charakterystycznych punktów mazurskich krajobrazów, obok jezior i lasów, są ciągnące się kilometrami łąki i pola uprawne. Są one przeważnie dobrze zagospodarowane. Jednak są takie miejsca, szczególnie w pobliżu zrujnowanych PGR-ów, gdzie od lat nie uprawia się już ziemi. Leży ona odłogiem. Zarasta chwastami i krzakami. Staje się ugorem, czyli ziemią, która nie rodzi plonów, co najwyżej chwasty. Każdy, kto ma jakieś pojęcie o rolnictwie, wie, że doprowadzenie takiej ziemi do stanu używalności jest bardzo trudne. Wymaga wielu nakładów pracy. Ale na szczęście nie jest niemożliwe. Taka ciężka praca, która czasem bywa niewspółmierna do uzyskanego efektu, bywa nazywana przysłowiowo orką na ugorze. Przykładem ugoru posługuje się prorok Ozeasz w dzisiejszym fragmencie biblijnym. Uprawcie nowy ugór, nawołuje. Tym ugorem z duchowego punktu widzenia jest serce człowieka. Serce, w którym nie ma miejsca na wiarę. Serce, które nie kocha ani Boga, ani człowieka. Jest samolubne i nie wydaje dobrych owoców. Czy takie serce może zostać jeszcze przemienione, by stać się glebą wydającą obfity plon wiary i miłości, o czym mówi Jezus w przypowieści o siewcy? Tak. I to jest dzieło Ducha Świętego. On jest w stanie poruszyć każde serce. Nawet to, które jest kompletnym duchowym ugorem. I może znamy takie serca wśród naszych bliskich i znajomych. Może czujemy, że nasze serca są jeszcze takim ugorem. Módlmy się, by Bóg przez Ducha Świętego te serca przemieniał i zaczął w nich działać. Apostoł Paweł nazywa efekt działania Ducha Świętego jeszcze trochę inaczej, mianowicie przyobleczeniem się w nowego człowieka. Ale w zasadzie chodzi o podobny efekt. A więc z pomocą Ducha Świętego uprawiajmy ugór serc, by one mogły wydawać dobre plony. Bo to właśnie do tego zostaliśmy stworzeni i powołani przez naszego Ojca w niebie. Amen. Pomódlmy się. Wszechmogący Boże, Tobie chcemy podziękować za dzisiejszy dzień. Ciebie chcemy prosić o Twoje błogosławieństwo, o to, abyś Ty dotykał naszych serc, o to, abyś wszelki ugór, wszelki nieużytek w naszych sercach zamieniał w dobrą, żyzną glebę, która będzie wydawała obfite owoce wiary, nadziei i miłości. Działaj, Panie, w nas i przez nas i błogosław nam w tym kolejnym dniu przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen. Pragnę wam wszystkim życzyć dobrego, udanego dnia. Zostańcie z Bogiem.